Dzień dobry Państwu. Gościem studia koncertowego programu Trzeciego Polskiego Radia jest dziś Natalia Sikora, której nie będę Państwu jakoś bardzo obszernie przedstawiał, bo słuchaczom Trójki Natalia, jej piosenki, jej twórczość są doskonale znane. Natalio, spotykamy się w takich trudnych, nie tylko dla nas Polaków czasach, ale dla całej ludzkości. Twoje koleżanki, twoi koledzy, zespoły, wokalistki mówią o tym, że teraz najbardziej doskwiera im brak żywego kontaktu z publicznością, ale jednocześnie mówią, że to jest czas takiego wyhamowania i można zastanowić się spokojnie nad tym, co robić dalej. Można sięgnąć po być może rozpoczęte projekty muzyczne i je dokończyć, pomyśleć o nagraniach nowych płyt, pomyśleć o przyszłych koncertach i jestem ciekaw, jak jest u ciebie. Wszystko powiedziałeś, to ten głód koncertowania jest potężny. Ja mam dzisiaj uczucie, jakby się wyszło z jaskini, z zahibernowania i bardzo jestem ciekawa, jak krew zacznie krążyć tutaj właśnie w wymianie energetycznej. I rzeczywiście to jest cały czas czas precyzowania celu, nowych celów, takiego sprawdzania, czy droga, którą się idzie, jest na pewno dobra i ulepszania. Rzeczywiście jest skupienie nad nowym materiałem, który oprócz bluesa i rocka dotknie soulu, bo teraz chcę otworzyć się na ten obszar, bo ciekawe. Wiem, że rock przez 20 w sumie lat bardzo mocno zbadałam i czuję, że wachlarz tego daru, który noszę w sobie, przy soulu może bardzo ciekawie zakwitnąć. I no, przede wszystkim uprzątnęłam też własne życie osobiste dotyczące relacji. Człowiek miał i ma czas analizować kontakty z ludźmi, weryfikować je. Jest też czas, mimo tego, że nie możemy się za bardzo spotykać, ale jest czas na przygotowanie się do rozmów, więc to bardzo ważne, co się dzieje. Już chciałem cię zapytać, co jest w twojej głowie, jeśli chodzi o przyszłość, ale potem sam siebie skarciłem w myślach i powiedziałem, jak to w głowie. U Natalii wszystko jest w sercu. A tak. Bo ty jesteś olbrzymią emocją. Zatem co jest w twoim sercu, a potem co jest w twojej głowie? W moim sercu jest niezmiennie blues, niezmiennie go badam, niezmiennie go potrzebuję, jak tlenu, jak powietrza, jak wody. Zrobiłam pewne zmiany zespołowe, chcę poczuć nową energię od muzyków. Mam dość okrutne wnioski na temat w ogóle grania rocka w Polsce przez ludzi w moim wieku i ludzi młodszych. Gdzieś mam uczucie, że Polska kojarzy się z punkiem i skrajnie z poezją śpiewaną, a rock jest grany tak jak na zachodzie, blues jest grany tak jak tam, gdzie powstał. Jak? Nie, właśnie nie z serca, tylko to wszystko idzie u nas przez głowę, przez szukanie efektów. Więc moje serce jest rozgrzane jeszcze bardziej niż było. Moje twórcze ADHD jest... ja już tam nie zerknę, nie dosięgnę tam wzrok. I ten piec, który jest we mnie, cały czas potrzebuje tworzenia, nie odtwarzania, tylko tworzenia, co jest lekarstwem. Zaczęłam też malować obrazy, więc... wszystkie zmysły pracują i wiem, że to się spotka w bardzo ciekawym, nowym materiale, a do tego miejsca, w którym jestem teraz, nie ukrywam, najprecyzyjniej zaprowadziła mnie praca z Darkiem Kozakiewiczem, który akurat o roku wie wszystko tak jak ja czuję. Ta współpraca z Darkiem to nie jest przypadek, dlatego że Darek też jest niezwykle emocjonalnym muzykiem, tak mnie się wydaje. Tak. Nie mnie to oceniać, ale wielokrotnie go widziałem na scenie w różnych konfiguracjach i wiem, że Darek gra całym sobą, co być może brzmi banalnie, ale tak na pewno jest.
Powiedz mi, czy czekasz w tym roku na jeden jedyny koncert? O, czekam bardzo, bardzo, bardzo. Czekam na spotkanie, na wymianę energetyczną z kobietą, która nazywa się Beth Hart. I bardzo w to wierzę, bo ja jestem marzycielem i po prostu pewne marzenia spełniają się. Ja to myślę, że w ogóle w twoim życiu muzycznym niesłychanie ważne są nie tylko te kontakty muzyczne, ale także spotkania z ludźmi. To po prostu lubisz się spotykać z ludźmi, lubisz z nimi rozmawiać. Co jeszcze bardziej istotne, lubisz ich słuchać. Tak. Z czego wynika potem niezwykła dojrzałość sceniczna, niezwykła prawda, która przebija z twojego przekazu i co ja zawsze bardzo ceniłem. Mam nadzieję, że wszystko się tobie uda. Życzę ci najlepszych płyt, najlepszych koncertów, najlepszych spotkań. No i spotkajmy się na koncercie Beth nareszcie w tym roku. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Natalia Sikora była państwa gościem. Cudowna wokalistka. Proszę kiedykolwiek, kiedy państwo będą mogli wpaść na koncert i posłuchać, jak to brzmi na żywo. Natalia, wszystkiego najlepszego, zdrowia i powodzenia. Tobie też wszystkiego najlepszego.